10 lat minęło, odkąd w Zabrzu po raz pierwszy odbył się Festiwal Kwiatów. Wtedy mało kto przypuszczał, że impreza tak się rozrośnie, ale dzięki ciężkiej pracy, oryginalnym pomysłom i odrobinie szczęścia, twórcom udało się stworzyć coś unikatowego w skali regionu. Pierwszy festiwal to były ogromne emocje, czy się uda. Był bardzo też bogaty. I co mi zostało na pewno w pamięci, że po zakończeniu festiwalu usiedliśmy, cała ta ekipa, która go przygotowywała, usiedliśmy i byliśmy po prostu szczęśliwi. Byliśmy naprawdę o tej godzinie 12, jak już wszystko żeśmy tutaj pokończyli, posprzątali, byliśmy szczęśliwi, że się wszystko udało. No i myślę, że tak może być na 20 też. A może 25. Niestety tego typu imprezy determinuje pogoda, więc wspominamy mniej więcej tak upalną jak tegoroczny. Wcale nie było lekko. Wspominamy te takie deszczowe, gdzie lało równo. Całe mnóstwo atrakcji, wrażeń artystycznych. Wolna Grupa Bukowina, Teatr Ognia, który w tym roku też będzie. Przez lata festiwal stał się jedną z kulturalno-rozrywkowych wizytówek miasta. Będziemy mogli pokazać to, co najpiękniejsze. Miejski ogród botaniczny, tonący wśród kwiatów, a jednocześnie te imprezy towarzyszące spowodują, że nasi mieszkańcy znowuż poczują się jak w Zabrzu aktywnym, pięknym, kolorowym. No i tym Zabrzu, który jest magnesem dla zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy tak chętnie przyjeżdżają do naszego miasta. Sukces festiwalu to również sukces Zabrzeńskiego Ogrodu Botanicznego, który jest gospodarzem imprezy. No, staramy się przyciągnąć mieszkańców różnymi atrakcjami, mieszkańców Zabrza i również okolicznych mieszkańców z innych miejscowości. Jeśli chodzi o rośliny, bardzo dużo mamy gatunków, zwłaszcza, że są one zgromadzone na stosunkowo małej powierzchni. Jeśli chodzi o rośliny drzewiaste, nieco ponad 500. Jeśli chodzi o rośliny zielne, nieco ponad 460. Taksonów, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Festiwal od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Zabrza, jak i okolicznych miejscowości. Miejsce dwa, że mówimy, że to festiwal nie jest imprezą, jest spotkaniem. W związku z czym no, taka trochę rodzinna atmosfera, troszkę to, że nikt nie patrzy aż tak, że tam dziecko gdzieś na trawę wejdzie, albo że tam troszkę sobie polata, poskacze po łące. No plus cały szereg atrakcji, no praktycznie i pokoleniowo zróżnicowane i od małego S aż po duże S, jeśli chodzi o działania artystyczne. Co roku przychodzę pooglądać, uwielbiam kwiaty. No zachwycam się nimi i tak wzięła, zawsze jakieś kupię, no albo czy miód, czy coś takiego. W internecie dowiedzieliśmy się. Przeczytaliśmy właśnie, że jest to taki festiwal i stwierdziliśmy, że warto wybrać się i zobaczyć tutaj okazy. Zwłaszcza, że byliśmy tutaj pierwszy raz półtora miesiąca temu, tak? Jak jeszcze nie było tutaj roślinności, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby dzisiaj tutaj przybyć, żeby podziwiać naturę. Oprócz możliwości nabycia sadzonek, kwiatów czy ziół, festiwal to przede wszystkim szereg atrakcji. W tym roku jedną z nich był Park Praw Natury. Przedstawiamy no dość podstawowe, bo to głównie jest kierowane do dzieci, chociaż jak widać dorośli też dobrze się przy tym bawią. Kierowane takie podstawowe zjawiska fizyczne. I właśnie tutaj na przykład widzimy, są lustra, gdzie są kalejdoskopy, odbicia różne i zjawiska wizualne, akustyczne również, czy też inne podstawowe, jak tutaj kołyska Newtona, dość znana, tylko w nieco większej skali niż zwykle. Jest parę fajnych atrakcji fizycznych, gdzie pokazane różne są odbicia, różne takie, no powiedzmy, zagadki, no, doświadczenia fizyczne, no, które mu się bardzo podobają, a teraz właśnie ogląda pod mikroskopem różne ciekawe żyjątka, jak również krew, co przed chwileczką oglądał. To rozrywka nie tylko dla małych, ale też dla dużych. Tak, również z dzieckiem bawiłem się puszczaniem bajek bydlanych. To bardzo nam się podobała ta zabawa. Jak co roku nie mogło zabraknąć również bogatego programu artystycznego oraz występów najmłodszych mieszkańców Zabrza. Wierszolaki w tym roku to 5. edycja. To jest taki konkurs recytatorski poświęcony przedszkolakom, ale dowcip polega na tym, że ci laureaci później tworzą taki spektakl. Taki spektakl, na który złożą się oczywiście teksty, te najciekawiej mówione i połączone jakimiś tam elementami narracji. No i to się cieszy dużą popularnością, bo wiadomo, że te małe dzieci
przyciągają rodziców, babcie, dziadków. Koncert młodych, tak go nazwaliśmy, też jest fajny, bo podsumowuje najciekawsze wydarzenia artystyczne w wykonaniu naszych Zabrzan. Zabrzański Ogród Botaniczny można odwiedzać codziennie w godzinach od 11 do 19 w czerwcu, a w lipcu i sierpniu w godzinach od 9 do 19. Koszt biletu to 2 zł.